Mercator Medical przez pierwsze 10 lat zajmował się tylko dystrybucją rękawic. W 2006 roku przejął małego producenta w Tajlandii. Mamy 8 biur w Europie i jeden zakład produkcyjny składający się z dwóch fabryk w Tajlandii. Uważamy, że wszyscy powinni stawiać na rozwój gospodarki kraju, w którym albo żyją, albo pracują. I my, jak możemy wzmacniać biznes polski, to to robimy. Wejście na giełdę pozwoliło nam pozyskać pieniądze na nasz rozwój i bez tych pieniędzy nie bylibyśmy graczem mającym około 2% rynku światowego. Mając ambicje bycia graczem w pierwszej dziesiątce, jednym z najważniejszych i tym bardziej trendseterów, oznacza to, że przez najbliższe 5-10 lat musimy bardzo intensywnie rosnąć. Nazywam się Wiesław Żyznowski, jestem prezesem Mercator Medical, jestem przedsiębiorcą.